Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z pierwszego Wiedźmina. Akcja się dzieje cały czas, ledwo co... O, kolejna scena. Chodźcie tu, skurwysyny, poucinam wam jajca! Zaczekaj. Historia lubi się powtarzać, ale tym razem utniemy ci nie tylko dłoń. Spróbuj, elfia szmato. Jestem biała Raila i nie boję się paru elfich sadystów. No i znowu walka, po prostu. Halo. No i już po uzdrowicielce. Chce tu się ten berserker. Krasnoludzki. Geralt, co ty robisz? No co mnie ogłuszył dziad jeden? Dobra, ale chyba już... Bo i działa jeszcze? Nie, działa jeszcze jaskółka. Dobra, już myślałem, że mi się... się skończyło działanie. Zrobię ci z dupy wozownię! Wozownia to jest ten. Dawniej było budynek taki garaż, tylko że na te, na wozy konne. Nienawidzę was, Dwan! Dobra. O. Poradziłabym sobie sama, ale dzięki. Drobiazg. Chodź, pogadamy sobie w bezpiecznym miejscu. Jak widzicie, cały czas akcja się dzieje. Tak chyba za bardzo miejsca w ekwipunku nie mam. A on tu w kryjówce zakonnej. Dobra. W centrum dowodzenia nawet. O, i kolejna cutscenka. Czas ruszać na barykadę. Musimy się za wszelką cenę utrzymać do przybycia posiłków. Jeśli teraz się wycofamy, Skojatel opanują niemal cały obszar Starej Wyzimy. Dołączę do was za chwilę. Muszę jeszcze porozmawiać z Railą. Okej. Okay. Jesteś wojownikiem prawie idealnym. Prawie? Prawie. Może to prawda, że nie narodził się jeszcze wojownik, który zdołałby cię pokonać w walce na miecze. Ale... wojowniczka? Masz na myśli siebie? Możliwe, ale chodziło mi o coś bardziej ogólnego. Jesteś wyjątkowo staroświecki w tych sprawach, nie uderzyłbyś kobiety. A już na pewno nie bez skrupułów. Nie wydaje mi się. Nie udawaj, Geralt. Oboje znamy się na wojaczce. Wiesz dobrze, że skrupuły są zabójcze. Zawahasz się i masz kosę w żebrach. Mylisz się. Zaraz to udowodnię. Oboje wiemy, że nie użyjesz miecza przeciwko kobiecie. Jesteś nienormalna. Zaraz cię dostanę! Dobra. Tak, nowy poziom. Znowu. Złoty talent, srebrny i brązowy. Myślę, że... No, silnego już praktycznie nie używam. Ma na kogo. Ale myślę, że tutaj wytrzymałość. Energia, regeneracja energii. Tak dalej. Pójść na ogłuszenie. Tego nie korzystam. O, proszę. Zmiany metabolik zjadł tylko wtedy, gdy Geralt jest zatruty eliksirem. Jakiś tam jeszcze brązowy. Na przykład tutaj. No i dobra. Zobaczę, czy... Dobra.
Oj, niepotrzebnie zrobiłem, nieważne. Jakieś eliksirów nie mogę robić? Oj. No dobra. Mam nadzieję, że nic nie zepsuło, bo czarny ekran widzę. No i dobra. Czyli ja mi się przebić. O, zwycięstwo! Ryla utknęła na barykadzie. Musimy jej pomóc. Ruszajmy. Zaatakujemy lewą flankę. Dobra. Patrzcie, jak mi się już ten, jak mi się już powiększył fajnie. No, powiem wam, że teraz to bardzo fajnie działa. Zwłaszcza na elfy. Krasnoludy nie są aż tak bardzo podatne na to. Ale skoro już się możemy przebić przez barykadę. O. Teren opanowany. Przebijamy się przez barykadę. Co potem? Musimy przebić się na drugą flankę do Ryli. Dobra. To tak niepotrzebnie, widzicie, krążyłem. O, i tu się już dało przebić. No, ale patrzcie, jak... troszkę się podblokowamy na nich, ale skoro i tak muszę użyć, to od razu zobaczycie, jaka jest różnica przy tych, ale miecz jest niestety trochę, no nie najlepszy. Można było w poprzednim rozdziale jakiś lepszy kupić, ale już trudno. No i dobra. Gra się trochę ten. Gra trochę laguje. Dobrze, kurwa, że jesteście. Mamy tu piekielny burdel. Na honor, nie idzie tak mówić, panienko. Zamknij się, rycerzyku. To ich ostatni bastion. Naprzód! Prowadź, panienko. Dobra. Ryla i bicie. Trzeba zdobyć ostatni bastion z Coyatel. I pierwsza dobita. Znaczy ta łowczyni. O, jakaś... Halo! Geralt się zbagował. No nie. Serio? Nie, no. Ewidentny bug. Cóż, jakby nie poradzę. Jeszcze mi tu ten. Chciałem ten. A, nie ten miecz. Mam nadzieję, że nie widać ten, nie... Nie widać tego lagowania aż tak bardzo. O. Dobra. Zamprowa. Właśnie, przecież mam już tego tyle. Może już mi się kończą, ale... Jadu wisielców mam jeszcze sporo. Letowe, tak? Jadu wisielców, dobrze. Uważać.
Przyszłeś tu po śmierć? Dobra, dowódca komanda padł. Jeszcze krok i umrzesz. Księżniczka, łowczyni i jeszcze. A nawet się udało. Na jednym ogłuszeniu dwie te. Dwóch przeciwników. Dwie przeciwniczki raczej. No, halo. No, w końcu. Znaczy nie powiedziałem, ale i tak. Ani kroku dalej! Zrozumiano? Zdrowicielka kolejna. Do ataku! Jeszcze Siegfried się dołączył. Nie, no ale fajnie Siegfried jeżdża w pełnej zbroi, a bez hełmu. Jesteśmy! Barykada jest nasza wiktoria! Ryla, czekaj! Co się stanie z Rylą? Łucznik Elfi. Jak to mawiają? Była wspaniałą wojowniczką. Niech wieczny ogień świeci nad jej duszą. Nie zapomnę jej. To ogromna strata dla zakonu. Muszę powiadomić wielkiego mistrza. Ostatnio widziano go w okolicy cmentarza na bagnach. Też się tam wybieram. Ruszajmy bezzwłocznie. Okej, bo jeszcze chciałem pogadać z tym. No dobra, cmentarz na bagnach. Co teraz, Wiedźminie? Zajmę się strzygą. Podejrzewam, że gdzieś tutaj ma kryjówkę. Rozumiem. Nie wiem, czy będę mógł ci pomóc. W okolicy toczą się zacięte walki. Wielki mistrz miał osobiście dowodzić ofensywą. W każdej chwili mogą mnie wezwać. Nie przejmuj się, poradzę sobie. Odprowadzę cię przynajmniej kawałek. Bagna nie są bezpiecznym miejscem. Dobra, można wrócić na chwilę do tego, do... O, masakra. Te dziady. Uciekaj, Geralt. Nie zatruły. Są te... Echinopsy? Nie echinopsy. Archespory? Nie, echinopsy. Oddział jakiś idzie. Płonąca róża! O, jest Jakub de Aldersberg. Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu Płonącej Róży. Geralt z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem Wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia.
Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twe czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy, chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem. To rzeczywiście ideał, o który warto walczyć. Zapamiętam twe słowa. Siegfried, dołącz do oddziału. Potrzebujemy twego silnego ramienia i zmysłu taktycznego. Tak jest. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Idę do Wyzimy z Wielkim Mistrzem. Przyjdę ci z pomocą, jak tylko będę mógł. Bywaj. No i dobra, muszę iść dalej. Ale... chcę jeszcze, mi się uda. O, topielec. A chyba ucieka przez to, że mam ten... O, jest, można się przenieść na szczęście do starej Wyzimy. Bo jeszcze w tym odcinku chcę iść do tego, do... jest kapitan Jean-Pierre. Natomiast chcę się udać do wieży Kata. Czyli... wy, którzy znacie Wiedźmina, no to wiecie po co. A wy ci, którzy jeszcze nie wiecie, no to nie spoilerujcie proszę na premierze. Bo... gdzie chcę dokończyć zadanie. Na pielęgniarki, no czyli walki się już na razie skończyły. Żeby to było tu? Tak. Dobra. Jest i wieża Kata. Czy nie ten Wilczalowa jest tutaj w starej Wyzimie? Jest i pan Zachin. Wiedźmin Geralt. Co cię sprowadza? Dentysta. Zachin Schmartz. To tłumaczy jęki dochodzące z twojej wieży. Powinieneś znieczulać klientów.
Ależ oczywiście. Tyle, że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą. Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie. Ale to przez to rozpierduchę między komandami a zakonem. Przynajmniej mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby. Mówiłem ci już? A tutaj, na wojnie, znalazłem tyle ciekawych okazów, że nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń. Dziwne hobby. Bo ja wiem. Takie jak każde inne. W sumie tak. Oto żuchwa cmentary. Cmentary? Potężne zębiska, widzisz? Służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich trupojadów. 150 orenów za całą żuchwę. Dobra cena. Ach, szanić to. Dobra. Znalazłem ciekawy komplet zębów z jadarki. Z jadarka? Uzębienia jak u staruszki. Wstawiałem ostatnio ząb takiej jednej. Złoty? Wystaw sobie, pytała, skąd złoto. A bo ja wiem, komu to kuzyn Iwan je zaiwanił. W każdym razie cały ząb przyniósł pewnie z truposza. 125 orenów. To moja cena. No i dobra. Mam dla ciebie kły Alpa. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Alpy wstrzykują ofiarom substancję znieczulającą. Może udałoby mi się zsyntetyzować ekstrakt? Mógłbym wtedy używać znieczulacza, który nie powoduje u mnie uczulenia. Masz 150 orenów. Okej. W czym? To miejsce wygląda dziwnie. No cóż, zdaje się, że była to wieża tortur. Może to odstrasza klientów? Może trochę, ale przynajmniej większość potrzebnych narzędzi była na miejscu, gdy się wprowadzałem. No i dobra. Bywaj. Póki ząb ci nie trzaśnie. Tak, pozbyłem się już sporej części zapasów, co mi nie było potrzebne. A Fedora już, jak widzicie, miałem wcześniej oddanego. Trochę tego nazbierało. Dobra. Zatem z powrotem na bagna. Jeszcze pamiętacie zadanie o tym, w którym musimy... Da się tu przejść. No, dawaj, już szybciej. No co jest? Mam nadzieję, że nie słyszycie, bo tam za oknem jakieś te się tam dzieje i nagłośnienia używają, no ale a tutaj miałem iść, czy nie? Katarzyna z zakonu. O, nie, ciekawe, co Gara zrobił. Dobra. Co my tu możemy sprzedać? A, jakieś takie śmieci niepotrzebne. Śmieci, znaczy chcę trochę ekwipunku. Opróżnić. A, i wiem, co jeszcze chcę zobaczyć. No, przy szpitalu była tablica ogłoszeń.
Tak, mamy ogłoszenia, dobra. Komentary. Co mogę wywalić? A, jakieś. Dobra. Dziadostwo. Tak, upiory. Mam tego pyłu śmierci, czy nie? Tak, mogę się zgłosić, dobra. Hinagarkaina, Bruksy. I te Bludogeiry, czy Bleudo? Nie umiem tego przeczytać. Te dziady takie. Dobra, gdzie jest? To jest laboratorium, tak? Laboratorium. Coś mi się język plącze dzisiaj. Tak, tu ma teraz Kalkstein swoje laboratorium. Dobra, jest Kalkstein. Geralt! Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Garkainów. Dwie porcje śliny. Mój ulubiony Wiedźmin. Poradził sobie z zadaniem? Mam pewne trudności. Jestem pewien. Dobra, czyli tego nie mam, czyli to drugie. Nawet upiorów. Chodzi o pył śmierci, prawda? Oczywiście. Jak ci idzie, Geralcie? Poszło jak z płatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilku. Oto twoje pieniądze. No i dobra. Niestety nie można mu sprzedać. Kalkstein. Wiesz... Tak? Chodzi o mutację. To znaczy, zastanawiałem się, czy te wszystkie badania nad mutacją mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. Jeszcze porozmawiajmy z nim. Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego... to znaczy nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej z Krynfrid. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. No dobra. Dałeś ogłoszenie. Nawet... Dobra, czyli to jeszcze nie jest gotowe. Najemnicy jacyś, to proszę. Ochronę se załatwił. O. Cmentar. Nie ten miecz. A chyba ktoś chciał zuchwy cmentarów, więc... Nie wiem, czy nie da się go ogłuszyć, czy co? Mam kolejny? Nie, to jest Geweir. On tak. Trupojady. Czego ja szukam? Upiory. To już upiorów nie ten? Na Garkaina. Zaraz. Rozdział 5. Wszystkie zadania. Tak.
Dobra, nie wiem, nieważne. W każdym razie, no to tak. Była walka, ten. No to trupojady się pojawiły. Tu pielęgniarki. Uciekinierka. Dostojny panie, wspomóż człowieka ciężko doświadczonego przez wojnę. To niech będzie 5 arenów. Dziękuję. Jesteś nad wyraz szczodry. W zamian podzielę się z tobą moją wiedzą o Garkainach. Posłuchaj. Wszystko w gruzach. Aha. Odejdź, Wiedźminie. Ależ to potwornie boli. Hmm. To jest ciekawe, ciekawe. Tu się dalej nie da przebić. No, tu jest wieża ta. Wieża kata, to teraz wieża tego dentysty. Na pewno wziąłem wszystkie też, wszystkie zlecenia. Co za czas. Tak. Dobra. Jestem taka zmęczona. To ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych z Wiedźmina, czy z innych serii, jakie prowadzę na kanale. Zachęcam do łapkowania, do subskrypcji kanału, do pisania komentarzy i do oglądania shortsów oczywiście. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć.